kolejny wtorek i kolejny Ekspres Studencki. Już za chwilę pokażemy, co ciekawego w minionym tygodniu wydarzyło się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Eryk Milarski, witam i zapraszam. 26 listopada w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim odbyły się warsztaty edukacyjne dla młodzieży z cyklu Nowe Widnokręgi – Zrozumieć Media. Kolejnym miejscem na mapie, w którym zawitali pracownicy telewizji Trwam, Radia Maryja oraz wykładowcy i studenci WSK SIM było Sępólno-Krajeńskie. Nowe Widnokręgi – Zrozumieć Media to cykl warsztatów dla młodzieży, których celem jest pokazanie młodym ludziom, na czym polega praca w radiu, w prasie czy telewizji. Uczniowie klas podstawowych i licealnych mieli okazję zobaczyć, jak ważny jest obraz, dźwięk i treść. Uczniowie dzięki temu mogli zobaczyć produkcję telewizyjną od strony technicznej. Uczniowie poznali programy do obróbki dźwiękowej, mogli poznać tajniki, jakich profesjonaliści używają do manipulowania odbiorcą. Uczniowie mieli szansę dowiedzieć się, jak rozpoznać i odróżnić informacje od opinii oraz perswazję od manipulacji. Dodatkowo uczestnicy mogli nauczyć się, w jaki sposób pisać teksty oraz jak dobierać do nich odpowiednie tytuły. Nowy rok liturgiczny to świetna okazja na debiutancki koncert. Studencki zespół muzyczny Na Dwa Głosy postanowił wykonać ponadczasowe utwory religijne w nowoczesnej aranżacji. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się koncert zespołu studenckiego Na Dwa Głosy pod hasłem Wiara, Nadzieja, Miłość. Patronat nad wydarzeniem objął samorząd studencki WSK SIM. Koncert miał na celu przywitanie nowego roku liturgicznego oraz adwentu, radosnego czasu oczekiwania na Boże Narodzenie. Wiara, nadzieja i miłość. Te trzy fundamentalne wartości życia chrześcijańskiego przyświecały zespołowi podczas przygotowań do koncertu. Ze wszystkich trzech najmocniej wybrzmiewała jednak miłość, zawarta w słowach piosenek wyśpiewanych przez artystów. Wiara, nadzieja, miłość są to takie dary od Boga, które myślę, że są niezbywalne i zawsze są ważne. Na Dwa Głosy zaśpiewali kilkanaście ponadczasowych utworów religijnych w całkiem nowej aranżacji. Kolejny koncert zespołu prawdopodobnie po nowym roku. Tradycją Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej są czwartkowe akademickie msze święte. Tym razem dodatkowym powodem do uczestniczenia w Eucharystii były imieniny ojca rektora Zdzisława Klawki. W Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej spotkali się na cotygodniowej akademickiej mszy świętej. Homilię wygłosił ojciec rektor Zdzisław Klawka, który tego dnia obchodził swoje imieniny. Nie zabrakło życzeń i kwiatów. My również zapytaliśmy studentów, czego życzą ojcu rektorowi. Ojcu rektorowi życzę wiele błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Najświętszej oraz wytrwałości i odwagi w realizacji tego, do czego Pan Bóg go powołał. Żeby pozostał taką osobą, jaką nadal jest, czyli fantastycznym rektorem dla nas studentów, który stara się o nasze sprawy. Mam nadzieję, że będzie je wykonywać jak najlepiej potrafi. Dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i żeby ta posługa dla dobra uczelni sprawiała mu dużo radości. Przede wszystkim zdrowia, jak to zawsze się życzy drugiej osobie, no ale także wytrwałości, tak? Bo no, nie jest to żadnym sekretem, że no, nasi ojcowie są bardzo zabiegani. Ojciec rektor podkreślił, że Dzień Imienin to wspomnienie Dnia Chrztu Świętego, moment, w którym każdy z nas staje się dzieckiem Bożym. Zapytaliśmy również solenizanta, czego życzyłby sobie w tym dniu. To właśnie przede wszystkim życzenie, aby w tej kondycji dziecka Bożego trwać, by umieć się radować życiem jako darem Bożym i też cieszyć się tym, że Pan Bóg daje nam wspaniałych ludzi, pośród których możemy to nasze dzieciństwo Boże realizować, w tym wypadku też i posługa w uczelni. To jest też bycie dzieckiem Bożym dla każdego z nas, czy to w roli wykładowcy, czy w roli studenta. Wszyscy jesteśmy właśnie w tej misji, by bronić w nas tej godności dziecka Bożego. Studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej po raz kolejny otrzymali nagrody na Festiwalu Filmu Niezależnego Okno. Tegoroczny 7. Ogólnopolski Festiwal Filmu Niezależnego Okno powrócił do Warszawy. W organizację włączyły się dwa stowarzyszenia, Marsz Niepodległości i Ruch Republikański oraz Fundacja Akademia Patriotów. Inicjatorem przedsięwzięcia i dyrektorem festiwalu była Wioletta Machniewska. Ja zawsze podkreślam, że ten festiwal otwiera nam drzwi do nowych informacji i do prawdy. Ubogaca nas o nowe informacje, o których my oczywiście nigdzie się nie dowiemy, jak od tych ludzi, którzy są w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. A
którzy są bardzo odważni i którzy szukają ciągle prawdy. To właśnie się od Was dowiadujemy prawdy. Do udziału w pokazie filmu Niezależnego Okno zaproszeni zostali zarówno amatorzy, studenci, jak i profesjonaliści w dziedzinie sztuki filmowej. W kinie Wisła można było zobaczyć filmy spoza głównego nurtu kulturalnego i artystycznego, filmy, które nigdy nie trafiły do kin. Krótkie formy filmowe autorstwa studentów WSK SIM powstają w ramach zajęć akademickich pod opieką wykładowcy i reżysera filmowego Piotra Zaremskiego. Zdobywając szlify dziennikarskie, studenci przygotowani są kompleksowo, m.in. w sztuce reportażu, dokumentu i realizacji programów telewizyjnych, co zostało zauważone i docenione przez komisję festiwalu. W konkursie głównym trzecią nagrodę otrzymali absolwenci WSK SIM Urszula i Mateusz Witek za film pod tytułem Od kornika do ideologii. Na pewno w przyszłym roku też wezmę udział w tym konkursie i podejmę jakiś temat. Natomiast nie będzie to już jakaś, nie będzie to forma jakaś fabularyzowana, tylko bardziej taki zwykły reportaż. W kategorii krótka forma filmowa druga nagroda przypadła Anastazji Maskarcewej i Kacprowi Symonowi za film zatytułowany Grzech w sztuce. Natomiast trzecia nagroda trafiła w ręce Piotra Zwiewki, Jakuba Pitonia i Jakuba Lichotylinkę za film Deklaracja LGBT. Pierwsza nagroda nie została przyznana. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu i Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym. Tam również w ostatnich dniach odbyły się warsztaty edukacyjne dla młodzieży z cyklu Nowe Winokręgi – Zrozumieć Media. Uczniowie z Jarosławia i Miejsca Piastowego również mieli okazję poznać tajniki pracy w telewizji, radiu czy prasie. Wy możecie być kolejni. Jeśli interesują Was media i chcecie, aby w Waszej szkole również odbyły się warsztaty edukacyjne z cyklu Nowe Winokręgi – Zrozumieć Media, nic nie stoi na przeszkodzie. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń znajdziecie na stronie internetowej wsksim.edu.pl. Tą informacją kończymy dzisiejszy Ekspres Studencki. Na kolejne wydanie zapraszam jak zwykle w przyszły wtorek o stałej porze. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej wsksim.edu.pl. Za uwagę dziękuję, Eryk Milarski, życzę miłego popołudnia i do zobaczenia.